Podcast Elektroda.pl. Witamy w pierwszym odcinku podcastu Elektroda.pl, którego tematem będzie DSO, Digital Storage Oscilloscope, czyli oscyloskop cyfrowy. Przed mikrofonem Andrzej, mój nick na forum Tech Expert. Naszym gościem jest Marek, autor tematu dotyczącego budowy DSO. Witaj Marku. Witaj Andrzeju, witam wszystkich zainteresowanych. W podcaście powiemy zarówno o DSO z tematu na forum, jak również poruszymy ogólną tematykę oscyloskopów cyfrowych. Jak rozwija się temat, jakie są cele projektu, jakie korzyści możemy osiągnąć biorąc udział w temacie o DSO? Aktualnie mamy trzeci tydzień od momentu, kiedy rozpoczęliśmy realizację projektu oscyloskopu cyfrowego, wspieranego, sygnowanego logiem Elektroda.pl. Projekt powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone w ankiecie, a oprócz tego jest to moja forma zmiany sposobu funkcjonowania na forum. Zależy nam nie tylko na tym, żeby dostarczyć urządzenie, które może pomóc amatorom w realizacji ich projektów, ale chcemy też zaangażować społeczność do tego, aby coś opracować wspólnie. Wydaje mi się, że czasy, kiedy można było pojedynczo opracować interesujące urządzenia, w zasadzie już minęły. Stopień ich skomplikowania jest na tyle duży, że pojedyncza osoba nie jest w stanie przygotować całego materiału, zrealizować wszystkich zadań, przetestować urządzenia, a następnie umożliwić jego funkcjonowanie gdzieś dalej na rynku. Zmiana podejścia, sformowanie takiego zespołu, pokazanie, że potrafimy coś opracować zespołowo, wydaje się być dość istotna, jeżeli chodzi o ideę forum. Oprócz tego, że ciągle rozmawiamy, tym razem mamy szansę przejść od słów do czynów. No, masz rację, ciężko być specjalistą od wszystkiego. No i tutaj rzeczywiście połączenie sił osób, które działają w różnych obszarach, może przynieść ciekawy projekt. No, oscyloskop to ważne wyposażenie każdego warsztatu elektronicznego. No, ja pamiętam, mój pierwszy oscyloskop to był polski analogowy oscyloskop Mini 4 kupiony na warszawskim Wolumenie. Jego parametry oczywiście były bardzo słabe, ale pozwolił na zobaczenie, co dzieje się w obwodach, czy oscylator pracuje. A tutaj podejrzewam, że uzyskamy urządzenie o znacznie lepszych parametrach i tak jak mówiłeś, będzie ono wynikiem ankiety, czyli tutaj pytamy o to, co jest potrzebne osobom biorącym udział w ankiecie i próbujemy taki kompromis wypracować, aby dostarczyć coś, co będzie spełniało te wymagania. Tak, staramy się wsłuchać w głos potencjalnego klienta, ale trzeba zaznaczyć, to nie jest projekt komercyjny. Nie robimy tego dla zysku. Nie jesteśmy w stanie konkurować ani z Chińczykami, jeżeli chodzi o koszty, ani też nie pokonamy tutaj w żaden sposób firm, które od dawna opracowują urządzenia tego typu, firm, które mają lata doświadczeń i mają ogromne budżety na opracowanie nowych konstrukcji. Wystarczy wspomnieć, że Tektronix na przykład ma urządzenia, które ceni na poziomie między 78 a 200 tysięcy dolarów za sztukę. Nie mamy możliwości zgromadzenia budżetu na budowę choćby jednego urządzenia, nie mówiąc o tym, żeby je opracować. Zgadza się, takie urządzenia profesjonalne mają swoich odbiorców. Kto może być odbiorcą oscyloskopu, który ma szansę powstać w temacie, który założyłeś? Na forum mamy kilka konstrukcji oscyloskopów i widać, że zdecydowanie zainteresowani są nimi amatorzy, hobbyści, początkujący. To jest oczywiste. Zawodowcy, osoby, które profesjonalnie zajmują się elektroniką, na ogół sami nawet tego nie kupują. Mają to po prostu dostarczone przez pracodawcę. To są urządzenia z wyższej, najwyższej półki i wiadomo, że te osoby nie będą zainteresowane. Natomiast amatorzy często zderzają się ze ścianą. Chcieliby kupić, nawet jeżeli już mają środki, ale nie bardzo wiedzą, co wybrać, nie bardzo wiedzą, jak. Z drugiej strony mamy też osoby o, nie ukrywajmy, niskich dochodach, początkujących, którzy nie mogą przeznaczyć dużych środków na zakup oscyloskopu, powiedzmy średniej klasy, i szukają czegoś za 5 zł. Chcielibyśmy odpowiedzieć projektem od elektrodowiczów, chcielibyśmy odpowiedzieć na potrzeby tych osób, które są na forum, które uczestniczą w naszym życiu, a jednocześnie z jakiegoś powodu widzą te istotne ograniczenia w swoim rozwoju zawodowym, w rozwoju swojego hobby i potrzebują takiego oscyloskopu.
Okej, okay, czyli jedną z grup odbiorców mogą być hobbyści, którzy pojawiają się u nas na forum. Ja patrzę na to w ten sposób, że ten oscyloskop będzie miał pewne cechy, które są pożądane, które zostały wykazane w ankiecie. Na przykład dla mnie przenośność takiego oscyloskopu jest interesująca i to, że ma on szansę mieć znacznie lepsze parametry niż tani, popularny DSO-138, który wprawdzie jest tani, natomiast jego pasmo kończy się na 100-200 kHz. Tak, tutaj mamy jeszcze, dziękuję, że wspomniałeś, mamy jeszcze interesujący obszar urządzeń przenośnych, z których głównie korzystają elektronicy samochodowi. Nie tylko zresztą. Wszyscy, którzy potrzebują dużej mobilności, mogą być zainteresowani urządzeniem, które jest wielkości smartfona, tabletu, może trochę większe, posiada własne zasilanie i oferuje przynajmniej dwa kanały pomiarowe. Cztery wydaje mi się taką rozsądną wartością. I to jest druga grupa, w którą celujemy. Chcielibyśmy ułatwić życie tym osobom, które z jakiegoś powodu potrzebują korzystać z oscyloskopu. Nie zawsze mają możliwość podłączyć się pod urządzenie stacjonarne, a mają trochę większe potrzeby niż te urządzenia, które są dostępne jako proste zestawy do samodzielnego montażu, czy nawet już kupione jako gotowe, nadal mają mało interesujące parametry. Faktycznie, tutaj wspominasz o urządzeniach, które mogą być przystawką do komputera, przystawką na USB. Na przykład dla mnie tego typu analizatory logiczne są czymś interesującym. Natomiast oscyloskopy wolę, żeby były czymś samodzielnym, czymś stacjonarnym, abym nie musiał ze sobą nosić laptopa, uruchamiać oprogramowania, włączam, działa. Może zamiast stacjonarnym ja bym wolał określenie urządzeniem samodzielnym. Tak, dokładnie, autonomiczne. Mhm. Tak, kolejny cel tego projektu to jest taki eksperyment inżynierski. Kolejnym aspektem tego projektu jest możliwość wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin. Oscyloskop sam w sobie jest urządzeniem elektronicznym, ale potrzebujemy do niego również mechanikę, jakąś obudowę, musimy wszystkie elementy połączyć ze sobą w stabilną konstrukcję. Do tego potrzebujemy też całkiem sporo oprogramowania. Oprogramowania nie tylko układowego, działającego bezpośrednio w urządzeniu, ale też oprogramowania, które będzie możliwe do uruchomienia na współpracujących urządzeniach. Czy to będzie telefon, czy to będzie komputer. Dodatkowo potrzebny będzie też jakaś wiedza, umiejętności z zakresu ergonomii, zarządzania interfejsem. Chodzi o to, aby interfejs użytkownika był łatwy i przyjazny w obsłudze. To również ma duże znaczenie, szczególnie jeżeli przez dłuższy czas pracujemy z urządzeniem i pewne funkcje można ustawić jako domyślne lub jako wybierane jednym kliknięciem, jednym przyciskiem. Dlatego myślę, że jeszcze dużo dyskusji będzie na temat samej realizacji interfejsu. Czyli mamy tutaj taki eksperyment inżynierski, gdzie każdy może ze swojej dziedziny dołożyć to, na czym się zna, każdy może dołożyć swój pomysł i dyskusja w temacie napędza nam rozwój tego projektu, pomysły, które się pojawiają, podlegają dyskusji i nie robimy projektu dla siebie samych, tylko dla społeczności, która jest zainteresowana danym rozwiązaniem, daną funkcjonalnością. Ja myślę, że to też przewagą jest to, że na przykład wymaganie w przypadku takich oscyloskopów samochodowych możliwości zasilania takiego urządzenia, na przykład z instalacji samochodowej, jest u nas możliwe do zrealizowania. Wysłanie takiego zapytania do producenta oscyloskopów prawdopodobnie nie skończy się niczym, ponieważ tam projekty są bardzo duże, realizowane w długim okresie czasowym i trudniej jest realizować jakąś jedną wymaganą funkcjonalność przez grupę odbiorców. Myślę, że to jest dobry moment, aby teraz omówić poszczególne bloki oscyloskopu, ponieważ podsumowaniem tego tygodnia jest opracowanie schematu blokowego dla urządzenia, które będzie stanowiło pewnego rodzaju mapę dla dalszego rozwoju. Pośród bloków funkcjonalnych możemy wyróżnić m.in. zasilacz. I zasilacz może występować w przynajmniej dwóch wersjach. Pierwsza
to standardowe zasilanie przez port USB na 5 V. Druga wersja, druga opcja to jest zasilanie bezpośrednio z instalacji w pojazdach, więc napięcia między 9 a 30 V. To może być dość interesujące. Mając na uwadze duże różnice w tych napięciach 5 a 30, dwa różne zasilacze wydają się być lepszą opcją. Chyba że uda nam się opracować jeden uniwersalny, którego koszt będzie akceptowalny. Z zasilacza doprowadzamy zasilania osobno do każdego z modułów w torze pomiarowym. Na początku mamy moduł czy układ wejściowy, którego zadaniem jest zabezpieczyć pozostałe elementy oscyloskopu przed zbyt wysokim napięciem. Do tego funkcją tego modułu jest również odpowiednie stłumienie sygnału lub jego wzmocnienie do poziomu akceptowalnego. Czyli mówisz o AFE, czyli analog frontend, czyli właśnie tak, te dokładnie. Wzmacniacze, tłumiki, filtry. A ja tutaj tak trochę, może nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale taki mam pomysł, że w zasadzie pomiar zaczyna się od sondy, czyli czegoś, co jest poza oscyloskopem. Ja tutaj mam przed sobą taką sondę oscyloskopową z przełącznikiem 1 i 10 do 1. Szczerze mówiąc, najczęściej korzystam z tego pomiaru, z tego ustawienia na 10. Ona ma wtedy pasmo 150 MHz. Na tym ustawieniu 1 ma pasmo 15. Rzadko z tego korzystam. I rozumiem, że w tym budowanym oscyloskopie moglibyśmy wykorzystać taką typową sondę z zakończoną wtykiem BNC. Tak, to jest jedno z podstawowych założeń w tym projekcie. Sygnał wyjściowy doprowadzamy przez złącze BNC i ten sygnał zbieramy za pomocą standardowej sondy. Czyli nie zajmujemy się w tym projekcie sondą, korzystamy z dostępnych na rynku. Tutaj to pasmo sondy, jak to rozumieć? Jeżeli ja mam tutaj pasmo 150 MHz, rozumiem, że składowe sygnału, które będą miały na przykład 100 MHz, jeżeli będę miał tutaj sinus 100 MHz, powinny być przeniesione przez taką sondę do AFE bez jakichś zniekształceń, prawda? Może nawet nie tyle chodzi o zniekształcenia, co amplitudę tego sygnału, którą będziemy mogli zmierzyć. Zgadza się. Mielibyśmy wtedy zakłócone, zniekształcone pomiary amplitudy już w samym oscyloskopie, a w przypadku prostokątnego sygnału, jeżeli miałbym prostokątny sygnał 100 MHz, rozumiem, że taka sonda już mogłaby być niewystarczająca, bo składowe tego sygnału będą znacząco wykraczały poza to pasmo 100 MHz. Sygnał prostokątny możemy rozpatrywać jako sygnał cyfrowy lub odwrotnie. I tutaj nie jest tajemnicą, że sygnał prostokątny w układach analogowych, w torach analogowych generuje wiele harmonicznych. W przypadku sygnałów cyfrowych mówimy o tym, że pasmo przenoszenia powinno być przynajmniej 10 razy wyższe od podstawowej częstotliwości sygnału. Są głosy mówiące o tym, że wystarczy 5, że wystarczy 7 razy. Chodzi o piątą czy siódmą harmoniczną. Niemniej jednak praktyka pokazuje, że dla pasma na przykład 150 MHz sygnał o częstotliwości 15 MHz prostokątny jest w miarę prawidłowo przesyłany. Sygnał o wyższej częstotliwości, na przykład 60 MHz, jest już mocno zniekształcony. Czyli to wynika... pierwszym ograniczeniem jest ta sonda, którą musimy dobrze dopasować, a kolejnym będzie AFE, czyli ten nasz analog frontend. Pytanie, jeszcze tak zapytam, może mi tutaj podpowiesz, korzystałeś kiedyś z zakresu tego 1 do 1 na sondzie? Do czego to się stosuje? Prawdę mówiąc, korzystałem. Wiele razy nieświadomie. Aha, okay. Zanim jeszcze dowiedziałem się, jaka jest różnica 1 do 1, 1 do 10, na czym polega kompensacja częstotliwościowa sondy, dlaczego sonda ma w ogóle taką budowę, dlaczego używamy sondy, a nie kawałka przewodu przypiętego bezpośrednio do układu. Mhm. W prostych urządzeniach myślę o niskiej częstotliwości, gdzie mamy napięcia pokrywające się dokładnie z tymi podstawowymi zakresami, tymi głównymi zakresami oscyloskopu typu 5-10 V na działkę. Wtedy sonda 1 na 1 wydaje się nie szkodzić. Podobnie kiedy chcemy obserwować na przykład jakieś sygnały o dość dużej amplitudzie z układu, który ma dużą
wydajność prądową wzmacniacza audio na przykład. Okej. Okay. W praktyce, kiedy mamy układy o niewielkiej, gdzie napięcia są, mają niewielką amplitudę, gdzie wydajność prądowa elementów na samym układzie mierzonym jest niewielka, podłączenie sondy 1:1 może spowodować istotne zakłócenia w pracy tego układu. Dlatego 1:10 jest pewnego rodzaju standardem i jest powszechnie używane. Przy wyższych napięciach stosujemy 1:100, ponieważ zabezpiecza to nas przed wyższymi napięciami, jeżeli tak można powiedzieć. 1:100 pozwala też mierzyć napięcia znacznie wyższe od tego, co może przyjąć oscyloskop bezpośrednio na wejściach. Mam tutaj taką sondę 100:1. Ona już nie ma przełącznika, ona ma jeden zakres. Jej pasmo przenoszenia to już jest 300 MHz i to jest kategoria pierwsza. Tutaj mam 1500 V VP, czyli rzeczywiście kolejna taka cecha to może być maksymalne napięcie wejściowe takiej sondy i podział. Widziałem też takie sondy, które mogą mierzyć nawet napięcia 15 kV. Tam te podziały są znacznie większe. Te sondy wyglądają jak izolator, mają takie bariery przed wyładowaniem takim ślizgowym. Takie kołnierze. Tak, takie kołnierze, to już pewnie znacznie, znacznie droższe. Jakie jeszcze mamy sondy? No, widziałem sondy prądowe, takie typowe sondy, takie cęgi, tak? Takie cęgowe, one już posiadają zasilanie. To też ciekawe, bo możemy obserwować nie napięcia, a kształty prądów w przewodzie. Sondy aktywne, które na przykład mogą być izolowane. Gdzie takie sondy izolowane możemy wykorzystać? Jest cała masa aplikacji, w których możemy wykorzystać sondy izolowane, czy też sondy różnicowe. To są przede wszystkim układy zasilania, wszelkiego rodzaju przetwornice, ale też układy sterowania silnikami, na przykład falowniki. Mhm. To jest chyba częsty, może nie częsty, ale taki dość groźny błąd, który można wykonać, gdy zapomniemy, że ekran naszego oscyloskopu, masa naszego oscyloskopu jest połączona z przewodem PE i w pewnym momencie dotkniemy tym zaciskiem, no właśnie, co to jest za zacisk? Ten wyprowadzony tutaj krokodylek sondy to GND, tak? Mamy masę sondy i połączymy ją gdzieś w układzie, który będzie na potencjale na przykład sieci i popłynie dość duży prąd za działaniem zabezpieczenia. Możemy nawet uszkodzić w ten sposób sprzęt. Tak, wszystko zależy od wytrzymałości samego urządzenia i od tego, na jakim poziomie są zabezpieczenia. Ale możemy z dużą dozą pewności przyjąć, że sonda, czy jeden z biegunów sondy jest bezpośrednio podłączony do styku ochronnego, czy do potencjału zerowego i podłączenie tego do napięcia do innego potencjału może wywołać taką reakcję. Szczególnym przypadkiem jest próba pomiaru napięcia międzyfazowego oscyloskopem podłączonym czy zasilanym bezpośrednio z sieci. Tak, standardowo się to kończy wybuchem, natomiast pytanie, taka sonda różnicowa, ona eliminuje ten problem. Tak, ta sonda eliminuje problem, ponieważ ta sonda mierzy napięcie między, czy różnicę potencjałów między dwoma punktami i transponuje to do napięcia względem poziomu masy w sposób bezpieczny i dla urządzenia, i dla użytkownika. Ja zauważyłem, że takie sondy mają zwykle znacznie mniejsze pasmo przenoszenia, ale w przypadku układów energetycznych nie jest to problemem? W przypadku układów pracujących z częstotliwością 50 Hz nie ma to żadnego znaczenia. Problem zaczyna się przy falownikach na przykład, pracujących z częstotliwościami dochodzącymi na przykład do 1 kHz. Wtedy możemy mówić o drobnych utrudnieniach. Niemniej jednak nadal jest to daleko od możliwości samej sondy. Ja rozumiem, że ograniczenie pasma przenoszenia takiej sondy różnicowej wynika głównie ze sposobu realizacji izolacji. Czyli może być to optoizolacja, może być to transformator. Co jeszcze może być? Jest jakieś pojemnościowe sprzężenie z tego, co kojarzę. Tak, jest możliwość wykorzystania kondensatorów w tym celu. Dawniej wykorzystywano też lampy. O, to ciekawe. Dzisiaj już na ogół jest to egzotyka do znalezienia tylko w muzeum. Czy jeszcze jakieś rodzaje sond przychodzą ci na myśl? Tak, mamy jeszcze sondy radiowe. O, ciekawe. W jaki sposób one funkcjonują? Polega to na tym, że do oscyloskopu bezpośrednio pod złącze BNC przypinamy sondę, której nigdzie więcej już nie podłączamy. Ona ma tylko wbudowaną antenę i ewentualnie interfejs do strojenia filtru.
to jest taki czujnik pola? Coś w tym stylu. Te sondy są dość popularne w urządzeniach z wysokiej półki, gdzie fizycznie nie ma możliwości, aby dostać się do układu, czy jakikolwiek kontakt z urządzeniem wysokiej częstotliwości spowoduje jego odstrojenie. A taka sonda pozwala w sposób bezkontaktowy zmierzyć parametry działającego układu. To ciekawe. Ja kojarzę to z pomiarami EMC. Chyba coś podobnego tam jest stosowane. Tak, to jest coś podobnego. Okay. Aczkolwiek pomiary EMC są nastawione na skanowanie całego pasma analizatorem widma, a te sondy są używane w pomiarach urządzeń wysokiej częstotliwości, przy czym wysokim mam na myśli przynajmniej 2,5 GHz i więcej, i 5, 12, nawet 77 GHz. Czyli gdy już mamy odpowiednio ten sygnał przy pomocy sondy doprowadzony do AFE, do analog frontend, co z nim robimy? Wzmacniamy go, tłumimy? Przede wszystkim musimy dopasować impedancyjnie do sondy. W następnej kolejności ograniczamy amplitudę do poziomu bezpiecznego i akceptowalnego przez kolejne elementy toru. A dalej, w zależności od poziomu sygnału, możemy go wzmocnić, możemy go stłumić, możemy go przesłać z niewielkim offsetem bezpośrednio już do przetwornika analogowo-cyfrowego. Dodatkowym elementem może być układ monitorujący poziom sygnału wejściowego, który będzie służył do generowania impulsu wyzwalania dla rejestratora. Czy w AFE znajdziemy filtry zabezpieczenia przed przepięciami? Tak, zabezpieczenia to jest to, o czym wspomniałem zaraz po dopasowaniu impedancji, a dopasowanie impedancji to nic innego jak filtry. Rozumiem. Takie filtry i zabezpieczenia pewnie wprowadzają pewne pojemności. Wszystkie te układy w jakiś stopniu ograniczają pasmo dla oscyloskopu, czyli AFE będzie kolejnym elementem, który decyduje o parametrach oscyloskopu. Tak, sonda łącznie z przewodem i do tego stopień wejściowy, czyli analog frontend, decyduje o paśmie przenoszenia oscyloskopu i o tym, jak duży będzie poziom zniekształceń sygnału obserwowany na ekranie. Dobrze, gdy już wyjdziemy z AFE, wreszcie trafiamy na ADC, Analog to Digital Converter, i zaczynamy tutaj wchodzić w temat sygnałów cyfrowych. Pozbywamy się już tego sygnału analogowego, dochodzimy do próbek cyfrowych. Tak, to jest to, co wydaje się być najbardziej interesujące w oscyloskopie, ale w rzeczywistości jest mało interesujące, ponieważ przetwornik analogowo-cyfrowy działa w sposób ciągły. Pobiera czy konwertuje sygnał wejściowy w oparciu o taktowanie, które dostaje z rejestratora. Zadaniem przetwornika jest tylko i wyłącznie kwantyzacja napięcia wejściowego na stan logiczny. Prędkość, jaką to robi, jest istotna, ponieważ mamy tutaj twierdzenie Kotielnikowa-Shannona, mamy też Nyquista, którzy mówią o pewnych zależnościach między częstotliwością próbkowania a możliwością detekcji sygnału o określonej częstotliwości. Czyli tak bardzo teoretycznie możemy powiedzieć, że musimy mieć dwukrotnie większą częstotliwość próbkowania niż największa częstotliwość składowej sygnału wejściowego, ale to raczej teoria, prawda? Zwykle musimy mieć znacznie więcej. Tak, to jest teoria, która mówi o tym, że próbkując sygnał z częstotliwością dwa razy większą od częstotliwości sygnału, jesteśmy w stanie ten sygnał odtworzyć. No ale właśnie co odtworzymy? Najwyżej prostokąt. Natomiast praktyka pokazuje znowu, że to, co było wspomniane w przypadku sygnałów cyfrowych i sondy analogowej, tak samo działa w przypadku przetwornika analogowo-cyfrowego, więc częstotliwość próbkowania powinna być przynajmniej 7-10 razy większa od częstotliwości sygnału. Co to oznacza? Dla sygnałów analogowych 7-10 razy no jest w porządku. Jesteśmy w stanie odtworzyć w dużym przybliżeniu, z dużymi zniekształceniami, ale jesteśmy w stanie odtworzyć przebieg sygnału. W przypadku sygnałów cyfrowych, jeżeli mamy dużo harmonicznych, wtedy niestety, ale te harmoniczne zaczynają odgrywać dużą rolę i z braku filtrów antyaliasingowych niestety będziemy obserwować bardzo duże zakłócenia w sygnale.
Stoi tutaj koło mnie oscyloskop, na którym właśnie na obudowie dział marketingu umieścił informację: pasmo przenoszenia 70 MHz, częstotliwość próbkowania 1 giga sample na sekundę. I teraz już możemy to rozszyfrować, że jeżeli chodzi o to pasmo 70 MHz, czyli jakiś sinus 60 MHz na nim zaobserwuje, prostokąt o częstotliwości 10 MHz pewnie również, to ze względu na pasmo przenoszenia. A jeśli chodzi o te giga sample, no to tutaj trzeba podzielić przez, zgodnie z teorią, przez 2, a zgodnie z praktyką pewnie przez 10, prawda? Tak, i to możemy dość powszechnie zaobserwować w przypadku oscyloskopów cyfrowych, gdzie częstotliwość próbkowania jest wyrażona w gigasamplach, pasmo przenoszenia jest znacznie niższe i kiedy spróbujemy zobrazować jakiś przebieg, to szybko się okaże, że czysto teoretycznie, mając próbkowanie 1 gigasample i podając na wejście sygnał o częstotliwości np. 500 MHz, w zasadzie nic nie zobaczymy. Wspomniałeś o filtrach antyaliasingowych. To jest filtr dolnoprzepustowy? Tak, to jest filtr dolnoprzepustowy, którego górna częstotliwość, czy częstotliwość graniczna, jest ustawiona na poziomie połowy częstotliwości próbkowania. Zabezpiecza to przed pojawieniem się lustrzanych częstotliwości w sygnale już po stronie cyfrowej. Czyli nie dopuszczamy do tego, żeby na ADC weszły nam sygnały, które on nie będzie w stanie odtworzyć na postać próbek cyfrowych. To zależy od strategii. Jeżeli chcemy zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami, wtedy stosujemy filtr. Czasami tego filtru nie stosujemy, czy nie uruchamiamy i wtedy mamy możliwość zobaczyć sygnał, który ma częstotliwość większą niż teoretyczne możliwości urządzenia. Godzimy się z tym, że sygnał będzie zniekształcony, nie będzie odwzorowany prawidłowo, niemniej jednak jego obraz w widmie będziemy mogli obserwować. Nastąpi tak zwane lustrzane odbicie względem częstotliwości próbkowania w domenie częstotliwości. Rozumiem. Jeśli chodzi o ADC, kolejny chyba istotny parametr to rozdzielczość próbkowania. W takich urządzeniach audio pojawiają się 16-bitowe, 24-bitowe przetworniki, a w oscyloskopach? Głównym zadaniem oscyloskopu jest zobrazowanie przebiegu. Biorąc pod uwagę rozmiary wyświetlaczy 8 bitów, to jest taka podstawowa wartość dzisiaj. 10 bitów pozwala na odwzorowanie około 1000 punktów. Mało który wyświetlacz ma 1000 punktów rozdzielczości, szczególnie w tym wymiarze pionowym, ponieważ na ogół w przypadku oscyloskopu interesuje nas też szeroki zakres w domenie czasu. I wracając do tej kwestii, rozdzielczość ma znaczenie o tyle, że im jest większa, tym większe szczegóły, tym dokładniej możemy zobaczyć przebieg. Niemniej jednak ograniczenia tutaj pochodzą głównie z urządzenia wyświetlającego. Jeżeli rozdzielczość urządzenia wyświetlającego nie jest zbyt duża, nie ma też powodu, aby przetwarzać dane z wysoką rozdzielczością na tym etapie, ponieważ znacznie zwiększa to koszty i zapotrzebowanie na pamięć, a nie daje żadnej wartości dodanej bezpośrednio do obserwacji przebiegu. Czyli patrząc na tę rozdzielczość 8-10 bitów, odnosząc się do audio, wydaje się to śmiesznie mało, a tymczasem jest to wystarczające, bo i tak więcej nie wyświetlimy, a poza tym chcemy próbkować szybko, nie z częstotliwością audio rzędu tam z 200 kHz, tylko z częstotliwością 100 MHz na przykład, co też pewnie było znaczącym ograniczeniem, żeby więcej bitów z taką szybkością próbkować. Oscyloskop jest urządzeniem, które ma za zadanie pokazać przebieg sygnału. Tutaj mamy zupełnie inne potrzeby. Natomiast jeżeli chodzi o odtwarzanie dźwięku, nasz słuch jest bardzo wrażliwy na wszelkiego rodzaju zniekształcenia liniowe i zniekształcenia fazowe. Czyli w przypadku oscyloskopów 8-10 bitów jak najbardziej nam będzie wystarczające, w przypadku audio byłoby to niedopuszczalne. Kolejnym takim parametrem, na który trafiam, ciężko powiedzieć, czy to jest parametr, w zasadzie chyba cecha, effective number of bits, czyli mamy 8-bitowy przetwornik, a okazuje się, że w rzeczywistości możemy wykorzystać 6 bitów. Dlaczego? Bo źle zaprojektowaliśmy zasilanie, napięcie odniesienia? Niekoniecznie. Może tak być, ale efektywna liczba bitów zależy od kilku parametrów samego przetwornika. Przede wszystkim mamy błąd offsetu, mamy też błąd wzmocnienia toru analogowego
i w samym przetworniku błąd przetwarzania wynika z dokładności wykonania samych układów, które są odpowiedzialne za porównywanie napięć. I nie ma tutaj większego znaczenia, czy to będzie przetwornik w technologii flash, czy to będzie przetwornik w technologii sukcesywnej aproksymacji, czy to będzie sigma delta. Ten błąd będzie się pojawiał. Kolejna rzecz, która tutaj jest, to jest poziom czy wahania napięcia odniesienia w trakcie przetwarzania. Jeszcze inna rzecz to są zakłócenia wynikające z transmisji sygnału bezpośrednio w układzie, sygnału cyfrowego już na wyjściu przetwornika i wpływu tych uderzeń prądowych na sygnał wejściowy czy bezpośrednio na strukturę przetwornika. Oczywiście celem jest ograniczenie maksymalne takich zjawisk, niemniej jednak wszystko dzieje się najczęściej w jednym obszarze krzemu i nie ma możliwości, aby to wyeliminować w 100%. Z tego powodu tracimy dziesiąte części bitów najczęściej, patrząc na całe pasmo, patrząc na dynamikę układu. Jeszcze innym elementem jest częstotliwość, z jaką układ pracuje. Dość często okazuje się, że przy mniejszej częstotliwości niż graniczna układ zachowuje się trochę lepiej, czyli poziom szumów do sygnału użytecznego, czy poziom zniekształceń wprowadzanych przez sam układ przetwornika jest znacznie mniejszy. W miarę jak zbliżamy się do częstotliwości granicznej przetwornika, kiedy wszystkie pojemności indukcyjności doprowadzeń zaczynają odgrywać rolę, wtedy spada już efektywność tego przetwarzania i to, co obserwujemy w kartach katalogowych jako umowną graniczną, jako graniczną częstotliwość przetwarzania, jest najczęściej kwestią umowy. Można spróbować zwiększyć częstotliwość przetwarzania kosztem jakości sygnału na wyjściu. Można zwiększyć częstotliwość próbkowania w rozsądnych granicach oczywiście, kosztem jakości sygnału, który otrzymamy na wyjściu, czy sygnału już zdyskretyzowanego. Czyli może się okazać, że ten LSB, ten najmniej znaczący bit, w niektórych przypadkach może być losowym szumem. Nie tylko LSB. Zdarza się, że ostatnie trzy bity na przykład mogą być zupełnie losowym szumem i wtedy z przetwornika 8-bitowego zostaje nam przetwornik 5-bitowy, albo z przetwornika 12-bitowego zostaje nam przetwornik na przykład 8-bitowy. Gdy już mamy sygnał spróbkowany w postaci słów, na przykład 8 czy więcej bitowych, trafiają one do pamięci próbek. Pamięć musi działać z szybkością przetwornika. Pamięć próbek powinna pracować z taką częstotliwością, jak i przetwornik, ale zdarza się, że pamięć próbek jest rozbita na 2 lub 3 moduły. Wtedy mówimy o modularnej pamięci. Mamy wtedy jedną pamięć, która jest o niewielkiej pojemności, jest bardzo szybka, synchroniczna z pracą przetwornika i mamy też pamięć znacznie większą, do której rejestracja następuje blokami. To są zupełnie różne techniki już wtedy. Czy możemy to porównać do pamięci cache w komputerze i pamięci RAM w komputerze? Tak, możemy to porównać do pamięci cache i do pamięci RAM. Finalnie możemy nawet mieć pamięć zupełnie zewnętrzną, typu na przykład dysk, a w oscyloskopie to też jest stosowane, ale w oscyloskopie, który jest realizowany w ramach tego projektu, myślę, że ograniczymy się do jednego modułu pamięci, który będzie współdzielony dla wszystkich kanałów. Jeżeli będzie to działało prawidłowo, wtedy być może rozszerzymy to do modułu pamięci dedykowanego dla każdego kanału. To jest kwestia ustaleń w najbliższych tygodniach. Ja zauważyłem, że często jest tak, że w zależności od ilości włączonych kanałów w oscyloskopie uzyskuje różne częstotliwości graniczne próbkowania. To właśnie wynika z tego, że mam wspólną pamięć i to ona wtedy ogranicza częstotliwość? Tak, dokładnie. Druga sprawa to ilość bitów. Tutaj mówiliśmy o 8 bitach, to dobrze by się wpasowało w słowa 8-bitowe, a jeżeli mamy 10-bitowe, to zaczynamy tracić w pamięci miejsce, tak? Czy jakoś to pakujemy, no bo mamy te 10 bitów, a tutaj byśmy mieli 8 albo 16 i tamte zostają puste. Jak to się realizuje w praktyce? W praktyce, jeżeli stosujemy standardowe pamięci o szerokości 8, 16 lub 32 bity, wtedy musimy się pogodzić z tym, że będziemy tracić część pamięci. Można też próbować stosować pamięci wideo,
które mają 3 razy po 9 bitów na przykład, lub 3 razy 8 bitów i wtedy jest szansa trochę lepiej wykorzystać tę pamięć. Niemniej jednak nadal jest to spore utrudnienie. Inna możliwość to implementacja pamięci próbek bezpośrednio w strukturze programowalnej i wtedy można dopasować to idealnie do szerokości przetwornika, do długości słowa przetwornika. Ciekawe. Czyli w niektórych przypadkach być może wybór tego 8-bitowego ADC może wiązać się właśnie z uproszczeniem projektu, z 8-bitową pamięcią, z większą ilością pamięci próbek. Tak, jeżeli chodzi o optymalizację kosztu i prędkości przetwarzania, 8 bitów jest bardzo dobrą wielkością czy wartością, ponieważ te 8 bitów bezpośrednio z przetwornika w systemie równoległym, przy interfejsie równoległym możemy wrzucać bezpośrednio do pamięci, do standardowej pamięci. Ale inna rzecz jest taka, że coraz trudniej znaleźć przetworniki z równoległym interfejsem. Coraz częściej mamy przetworniki z interfejsem albo niskonapięciowym, różnicowym, albo mamy przetworniki z bardzo szybkim interfejsem szeregowym. I w tej sytuacji wielkość pamięci nie ma takiego dużego znaczenia, ponieważ mając interfejs szeregowy, jesteśmy w stanie pakować dane, niezależnie od tego, czy to będzie 10, 12, 11 bitów, bity będą poukładane jeden za drugim i dane do pamięci będą zapisywane w momencie, kiedy każde słowo czy byte zostanie zamknięte. Aby te wszystkie elementy współpracowały, potrzebujemy jakąś logikę sterującą, która będzie ten proces wykonywała. Czy to musi być jakiś procesor DSP, FPGA, może ogólnego przeznaczenia? To zależy od wymagań. Zadaniem rejestratora danych jest pobieranie wyników przez ADC i umieszczanie ich w pamięci. Bardzo duży reżim czasowy, który tutaj występuje, w zasadzie dyskwalifikuje użycie mikrokontrolera. Użycie mikroprocesora również jest dyskusyjne. Każde wejście w procedurę przerwania powoduje na ogół jakieś niepożądane zachowanie, niepożądane działania czy nieprzewidywalne opóźnienia. Jeżeli chodzi o serce rejestratora, to stosowanie układu programowalnego, czy to będzie CPLD, czy to będzie FPGA, jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Można stosować mikrokontroler, ale wtedy trzeba się pogodzić z tym, że częstotliwość próbkowania będzie znacznie niższa, znacznie poniżej maksymalnej częstotliwości pracy dla mikrokontrolera. Mikroprocesor nadal nie oferuje takiej samej funkcjonalności, jaką możemy uzyskać stosując układ dedykowany, syntezowany bezpośrednio do tego zadania. W proponowanym oscyloskopie mówimy o module rejestratora, który jest czymś innym niż sam przetwornik ADC. Przetwornik ADC dostarcza dane w oparciu o sygnał pochodzący z rejestratora, czyli sygnał taktujący, natomiast rejestrator te dane odbiera i umieszcza w pamięci w sposób odpowiednio zdefiniowany. Rejestrator jest również układem, który pozwala na współpracę z procesorem bezpośrednio odpowiedzialnym za wyświetlanie danych. Dlaczego taki podział? Dlatego, że od rejestratora wymaga się bardzo szybkiego działania i realizacji w zasadzie bardzo prostych zadań, czyli wynik przetwarzania z ADC musi trafić do pamięci. Trzeba pamięć odpowiednio indeksować czy adresować. Trzeba te dane w odpowiedni sposób zbierać. Jeżeli to będzie jeden kanał, wtedy zapisujemy bajt po bajcie. Jeżeli będą dwa kanały, możemy zapisywać je z przeplotem. Jeżeli będą trzy, cztery kanały, odpowiednio więcej danych trzeba zebrać. To jest powód, dla którego w przypadku stosowania jednej pamięci spada prędkość rejestracji. Jeżeli każdy z kanałów pomiarowych oscyloskopu ma swój indywidualny moduł rejestracji i swoją pamięć, wtedy ilość uruchomionych kanałów nie wpływa na prędkość akwizycji danych. I teraz, co jest istotne w przypadku rejestratora? Jeżeli mamy prędkość próbkowania na poziomie 1 gigasampla, to mam co jedną nanosekundę przychodzi kolejny wynik pomiaru, który musi zostać zapisany w pamięci. Co jedną nanosekundę musimy zmienić adres komórki, do której zapisujemy, chyba że pamięć sama potrafi na bieżąco adresować swoje komórki w oparciu tylko o sygnał zegarowy, który dostaje. To są decyzje, które
musimy podjąć w tym projekcie również. Jeżeli mamy prędkość rejestracji 100 megasampli na sekundę, wtedy mamy 10 nanosekund i dla układów cyfrowych aktualnie dostępnych 10 nanosekund jest w miarę łatwą wartością, tanim parametrem czasowym. Zejście do poziomu 1 nanosekunda to są dużo większe koszty i dużo większe wymagania, nie tylko dotyczące samych układów, ale też dotyczące projektu płytki drukowanej, na której to będzie umieszczone. To są tysiące godzin poświęcone na projektowanie, na analizę, na weryfikację sygnałów, wykonanie tego i powtórną analizę, badania i adresowanie wszystkich błędów, aby uzyskać założoną funkcjonalność. Czyli to, o czym już mówiłeś, takie projekty realizują duże zespoły i wiele osób o często takiej wycinkowej, ale specjalistycznej wiedzy. No i to zapewnia sukces, bo mamy tam wiele różnych technologii, chociażby właśnie z zakresu wysokich częstotliwości i szybkich magistrali, szybkiego przetwarzania. Taka logika sterująca będzie zajmować się także takimi wolniejszymi rzeczami, ale istotnymi dla użytkownika, takimi jak wyświetlanie menu, być może właśnie zapisywanie jakichś danych na przykład na podłączony pendrive, czyli takie dość powolne rzeczy, ale na przykład dla mnie interesujące jest to, że jeżeli mamy już ten sygnał spróbkowany w postaci takiej cyfrowej, możemy łatwo wykonywać różne algorytmy matematyczne, możemy zrobić FFT na sygnale, ustawić jakieś kursory, zmierzyć czasy, zmierzyć RMS napięcia, czy nawet wykonać analizę protokołów w postaci sygnałów cyfrowych podłączonych przez te analogowe wejścia, przez AFE. Tak, o ile rejestrator realizuje dość proste zadania, ale bardzo szybko, o tyle w DSO mamy też całkiem dużo zadań do zrealizowania w znacznie dłuższym czasie, gdzie responsywność nie jest wymagana w nanosekundach, ale liczba tych zadań jest całkiem duża. Począwszy od zmiany zakresów na przykład stopnia wejściowego, czyli zmieniamy tłumienie czy wzmocnienie stopnia wejściowego przez zmianę sposobu wyzwalania, to też musimy w jakiś sposób zdefiniować, obsłużyć i układ musi reagować na te ustawienia. Mamy też przewidzianą diagnostykę całego układu, czyli każdy moduł powinien być diagnozowalny, powinien umieć zgłosić, mieć możliwość zgłoszenia swojego aktualnego stanu i ewentualnych błędów. No i najważniejsza rzecz, czyli to, co najbardziej cieszy na oscyloskopie, czyli wyświetlenie samego przebiegu oraz parametrów z tych związanych. Zmiana ustawień podstawy czasu, przesuwanie na ekranie i w pionie, i w poziomie obserwowanych przebiegów i operacje, które możemy wykonać na sygnałach. Standardem dzisiaj jest wykonywanie trzech operacji: dodawanie, odejmowanie i mnożenie przebiegów, ale podobnym standardem jest dzisiaj też szybka analiza Fouriera, czy szybka transformata Fouriera, która pozwala w dość uproszczony sposób zobaczyć sygnał w dziedzinie częstotliwości. Coś, co łatwo możemy algorytmem wykonać, a nie na przykład jakimiś filtrami, tak jak było to kiedyś być może w jakichś analogowych urządzeniach wykonywane. Dla mnie na przykład istotna jest wizualizacja tego przebiegu. Tutaj marketingowo prześcigają się producenci, pojawiają się nazwy takie jak Digital Phosphor, Ultra Vision. Tak naprawdę to wszystko nawiązuje do takich oscyloskopów analogowych. Ja pamiętam początki oscyloskopów cyfrowych i właściciele dobrych oscyloskopów analogowych mówili o tym, że oni wolą te analogowe, bo oni tam widzą więcej, widzą to lepiej. W tym momencie ten problem już chyba zniknął, prawda? Ja nie nazwałbym tego problemem. Cechą w zasadzie. Każdy, kto pracował z oscyloskopem analogowym, wie, że w miejscu, gdzie plamka była krócej, ten przebieg był trochę mniej widoczny, a tam, gdzie plamka była dłużej, ekran świecił jaśniej. To pozwalało też określić jak gdyby rozkład sygnału. I aktualnie w oscyloskopach nie jest to wielkim problemem, dlatego że w tych pierwszych oscyloskopach cyfrowych po prostu wyświetlano zawartość pamięci stosownie do tego, co w niej było i na tym się kończył cały proces. Dzisiaj do wyświetlania bierzemy znacznie więcej informacji. Jeżeli przebieg jest okresowy, nakładamy wiele okresów,
czy analizujemy częstość występowania poszczególnych wartości w okresie i na tej podstawie robimy, przygotowujemy wykres, który różnie się nazywa. Czy to właśnie digital phosphor, czy to będzie mapa ciepła, czy będzie to nazwane w jakikolwiek inny sposób. Więcej, możemy też zmienić sobie ustawienia kolorów, co pozwala bardzo szybko wyłapać charakterystyczne parametry, czy charakterystyczne cechy sygnału. Zaczynałeś od oscyloskopu analogowego czy cyfrowego? Zaczynałem od oscyloskopu analogowego, produkcji jakiejś niemieckiej, ale to raczej DDR był. I do dzisiaj gdzieś ten oscyloskop stoi, już lekko przekrzywioną ośma. Niemniej jednak myślę, że gdybym go włączył, być może da się nawet uruchomić. Później miałem okazję pracować na oscyloskopach analogowych z cyfrowym modułem. Więc to był oscyloskop analogowy, który nie potrafił zatrzymać przebiegu, ale dodatkowo wyświetlał na ekranie pewne parametry typu na przykład skala napięcia, podstawa czasu i tego typu rzeczy. I w pewnym momencie stwierdziłem, że tak dalej być nie może. I kupiłem pierwszy oscyloskop cyfrowy, później drugi oscyloskop cyfrowy, no a później to już były w pracy. No i w pracy to już nie kupuję, one po prostu są. Mam pewne porównanie do tego, co jest dostępne dla amatorów, a do tego, co jest dostępne dla profesjonalistów. No jest to jednak duża różnica. Niemniej jednak sam fakt posiadania oscyloskopu, choćby najprostszego, bardzo, bardzo ułatwia projektowanie układów, czy ich weryfikację przede wszystkim. Podstawowe narzędzie w warsztacie elektronika, na pewno takie przełomowe, gdy przechodzi się od multimetru, który pokazuje napięcie, do urządzenia, który pokazuje kształt zmian, w zasadzie zmiany napięcia w czasie, no to myślę, że na pewno był to krok do przodu, niezależnie od parametrów tego pierwszego oscyloskopu dla każdego, kto zajmuje się elektroniką. A czy masz może informację, czy gdzieś w jakimś branży, w jakimś obszarze jeszcze zostały oscyloskopy analogowe? Nie wiem. Mi też również się wydaje, że to już chyba raczej jest wyłącznie cyfrowe. Nawet są takie urządzenia, ja akurat nie jestem ich fanem, ale zakładam, że na pewno mają swój rynek. Takie urządzenia, które nazywają się MSO, czyli Mixed Signal Oscilloskop, to są oscyloskopy, które poza tymi wejściami analogowymi posiadają takie wejścia cyfrowe, coś jak analizator stanów logicznych. Ja wolę takie analizatory podłączone do komputera, ale zapewne każdy ma inne preferencje. Podejrzewam, że ich dużą zaletą jest skorelowanie tych sygnałów analogowych z tymi cyfrowymi plus analiza protokołu. Czy miałeś okazję korzystać z MSO? Tak, mam tutaj na biurku akurat DS1052D, jeden z pierwszych oscyloskopów, jaki kupiłem. Kupiłem go głównie dlatego, że ma wbudowany analizator stanów logicznych, który wiele razy przydał mi się podczas pracy z przesyłaniem danych. Kiedy magistrala ma choćby 8 bitów, nie sposób podejrzeć każdego sygnału, a analizator, który ma 16 kanałów, pozwala zaobserwować nie tylko linie danych, ale pozwala też obserwować przebiegi na liniach sterujących. I w sytuacji, kiedy widać jakieś podejrzane zachowania, typu opóźnienie na którejś linii, można wtedy spróbować podejrzeć linią analogową, co się dokładnie tam dzieje. Bardzo często okazuje się, że wyzwalanie patternem jest najlepszą opcją, jaka tutaj funkcjonuje, ponieważ ustawiając odpowiednią kombinację stanów wejściowych do rozpoczęcia wyzwalania, możemy w trybie pojedynczej rejestracji zarejestrować ten najbardziej istotny element, czy ten najbardziej istotny proces, w którym pojawiają się błędy w układzie. Jest to nieoceniona możliwość i nie wyobrażam sobie dzisiaj funkcjonowania bez tego urządzenia. Przekonałeś mnie. Rzeczywiście zamiast wyzwalać jakimś poziomem albo liczyć na szczęście, że trafi się na jakieś zakłócenia, na przykład na linii zasilania lub jakiejś innej, tutaj mogę zobaczyć przebieg analogowy dokładnie w momencie, gdy wysłałem jakieś słowo albo gdy coś się wydarzyło. To faktycznie zaleta i taka istotna cecha MSO. Tak, pierwsza rzecz. Mogę dowolnie ustawić moment wyzwalania, ponieważ jeżeli na przykład przez szynę danych wysyłam odpowiednie komendy, to mogę dokładnie określić, jak na jaką komendę układ ma zareagować. Dwa, mając dwie linie analogowe, ma mocno ograniczone możliwości, nie jestem w stanie obejrzeć wszystkiego. Analizator wstępnie pozwala mi namierzyć podejrzany sygnał, czy określić prawdopodobne źródło problemów, natomiast linia analogowa, synchronizowana z pracą analizatora, pozwala dokładnie zobaczyć, co się dzieje.
Wiele razy było tak, że problemem było na przykład odbicia bezpośrednio w linii, odbicia sygnału, czy niedopasowanie impedancyjne, czyli czego z kolei wchodzimy... analizator logiczny też nie wykryje. Tak, analizator logiczny ma swoje znaczące ograniczenia, widzimy tam stan logiczny, no ale możemy działać z większą częstotliwością i zwykle wychodzi to taniej niż oscyloskop, który by miał takie pasmo. Dla tych sygnałów, z którymi pracują w ramach hobby, w zupełności wystarcza samplowanie na poziomie 1 gigasampla. No dokładnie. Czyli mamy tutaj dodatkowe możliwości, jakie wnosi właśnie część cyfrowa oscyloskopu. Wielu producentów dostarcza dodatkowe funkcje w swoich oscyloskopach. Na przykład dla mnie istotny jest częstotliwościomierz, ale nie taki, który analizuje sygnał na poziomie próbek, tylko nazwijmy to sprzętowy, czyli przed ADC znajduje się komparator i stamtąd ten sygnał jest pobierany i mierzona jest częstotliwość. Czy korzystasz z takiej funkcji? Nie, w przypadku oscyloskopu nie korzystam z tej funkcji. Korzystam tylko i wyłącznie w sposób ten programowy, czyli ustawiam kursory w odpowiednich polach i wtedy odczytuję częstotliwość sygnału wynikającą z obliczeń sprzętowego, natomiast nie używam, dlatego że sygnały, na których pracuję, bardzo rzadko są czyste i sprzętowe częstościomierze po prostu gubią się w tych sygnałach. Dokładnie, każde zakłócenie zlicza jako kolejną zmianę polaryzacji stanu. Kolejne takie rzeczy, które no są już w zasadzie standardem, są to jakieś komunikacje cyfrowe. Najczęściej jest to Ethernet. Nie wiem, czy Wi-Fi pojawia się w oscyloskopach, ale taka komunikacja cyfrowa, szczególnie IP, pozwala na przykład na połączenie oscyloskopu do zewnętrznych programów zarządzających często całym zespołem urządzeń, na przykład w LabVIEW. Czy korzystasz z takiego zdalnego sterowania oscyloskopem? W pracy tak, w domu nie. No to przecież taki wynika to z tego, że w pracy, kiedy robimy jakieś lifetime testy, urządzenie jest podłączone stale do sieci, jest monitorowane i tutaj no nie ma innego wyjścia. Przecież nikt nie będzie siedział 24 godziny na dobę przy urządzeniu, patrząc, co się dzieje. Natomiast w domowych warunkach, w ramach hobby, nie ma to większego zastosowania, wydaje mi się. Niemniej jednak w projekcie DSO uwzględniamy też możliwość komunikacji bezprzewodowej, czy to przez Bluetooth, czy to przez Wi-Fi, dlatego że wtedy urządzenie może się inaczej, dodajemy zupełnie nową funkcjonalność. Mamy użytkowników czy osoby zainteresowane tym oscyloskopem, które zdecydowanie mówią, że nie potrzebują ekranu, nie potrzebują wielkich paneli sterujących. Z ich punktu widzenia najlepszą opcją jest podłączenie takiego oscyloskopu bezpośrednio do komputera, który pełni jednostkę nadrzędną. Jeżeli możemy wyeliminować przewody, wtedy osiągamy nowy poziom jakości, ponieważ eliminujemy sprzęt galwaniczne i z automatu możemy mieć oscyloskop, który jest odseparowany. Jeżeli znajdziemy sposób, jak podłączyć kilka takich oscyloskopów bezprzewodowo, wtedy możemy mieć kilka odseparowanych galwanicznie układów, które wspólnie wykonują jeden pomiar. Być może też wpływamy na koszty, ponieważ wykorzystujemy smartfon, który już posiadamy. Tak, posiada ekran, posiada dość wydajny procesor, posiada swoją pamięć, więc jest to interesująca opcja. Dodatkowo przy bezprzewodowości takie urządzenie może być gdzieś zamknięte, podłączone w szafie. Jeżeli tylko będzie miało zasięg, to możemy nawet w drugim pomieszczeniu obserwować wyniki w zależności od nastaw pracy urządzeń. To ciekawe. Tak, to jest kolejne dość interesująca opcja i jestem pewien, że możemy znaleźć więcej zastosowań, więcej aplikacji do tego, ale najpierw chcielibyśmy ją w ogóle zrealizować. Może w samochodowej elektronice, gdzie można wejść do środka pojazdu, a urządzenie znajduje się gdzieś podłączone na przykład do obwodów silnika. Może być w komorze silnika. Równie dobrze może to być urządzenie umieszczone zupełnie gdzieś w strefie tak zwanej niedostępnej, czy niebezpiecznej, zagrożonej wybuchem. I czy w strefie, w której pracuje robot, do której pracownik nie ma dostępu, na przykład gdzieś na linii przemysłowej, więc potencjalnych aplikacji jest dużo, niemniej jednak jeszcze jesteśmy daleko od momentu udostępnienia tego. I zauważyłem, że w oscyloskopach pojawia się coraz więcej funkcji robiących z takiego oscyloskopu combine. W Keysightie, z tego co pamiętam, jest wbudowany DDS, czyli generator Direct Digital Synthesis. Nawet pojawił się temat budowy takiego prostszego generatora. Czy to coś nowego, wbudowany DDS, czy było to już znacznie wcześniej w oscyloskopach? Nie wydaje mi się to coś szczególnie nowego. To raczej jest próba
wykorzystanie potencjału wszystkich układów, które są w środku. No tak, dodatkowo mając tak zintegrowany DDS, łatwo na przykład wykreślić charakterystykę częstotliwościową. Mamy pomiar analogowy sygnału i jednocześnie generujemy sygnał, który na przykład wpływa do jakiegoś wzmacniacza układu. Mamy też możliwość autokalibracji urządzenia. A, rzeczywiście, czyli poza takim standardowym sygnałem 1 kHz możemy wytwarzać zupełnie inne. Możemy wpuścić 1 MHz, możemy puścić 100 MHz i sprawdzić, jaka jest odpowiedź toru analogowego. Zgadza się. DSO, oscyloskop jest na pewno bardzo uniwersalnym narzędziem, ale na pewno mamy tutaj wiele ograniczeń. Oscyloskop może mierzyć napięcie stałe, może nam mierzyć napięcie, wartość napięcia RMS. A jak w porównaniu z multimetrem, z DM-em? Jakie są sytuacje, gdzie będzie lepszy oscyloskop? Jakie są sytuacje, gdzie lepszy będzie zwyczajny multimetr? No, nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że multimetr znacznie dłużej będzie pracował na baterii czy na jednym ładowaniu. I podobnie multimetr jest dedykowany do trochę innych zastosowań, kiedy chcemy zmierzyć wartość. Podłączymy urządzenie, chcemy sprawdzić, czy jest napięcie zasilania. Multimetr daje odpowiedź natychmiast. Oscyloskop trzeba włączyć, trzeba poczekać, aż się uruchomi, trzeba podłączyć się do odpowiednich przewodów. Jeżeli jest to urządzenie akurat pracujące na sieci, musimy być ostrożni. Poza tym popularne multimetry dzisiaj, oprócz napięcia i prądu, mierzą też trochę innych parametrów, na przykład rezystancję, pojemność, temperaturę. Tego oscyloskop nie zmierzy. Małe prądy to również jest problem dla oscyloskopu. Mam multimetr, który mierzy nanoampery, a oscyloskop no nie sądzę, aby kiedykolwiek osiągnął taki poziom. Dwa różne urządzenia, oba przydają się w warsztacie, ale w takim przypadku, gdy mierzymy na przykład przebieg napięcia zmiennego, czy też wartość napięcia zmiennego RMS, wyobrażam sobie sytuację, w której multimetr będzie lepszy, ponieważ będzie miał większą rozdzielczość, większą dokładność wskazania, ale być może będzie taka sytuacja, w której na przykład częstotliwość tego napięcia będzie zdecydowanie wyższa i multimetr już sobie nie poradzi, ponieważ jego RMS nie sięga do takiego zakresu, a oscyloskop nawet ze swoim 8-bitowym przetwornikiem pokaże nam oczywiście znacznie mniej dokładną, znacznie mniej rozdzielcze wskazanie, ale zrobi to lepiej w tym przypadku niż multimetr. Tak, jest taka możliwość. Poza tym oscyloskop będzie w stanie zmierzyć, czy oscyloskopu możemy użyć również do określenia częstotliwości tego przebiegu. Częstotliwości kształtu, dokładnie, czyli tak kształtu, naprawdę... Jeżeli mamy sondę prądową, możemy zmierzyć jeszcze dodatkowe parametry. Czyli tak naprawdę potrzebujemy różnych narzędzi, no a takie dodawanie do oscyloskopu kolejnych funkcji, być może takie są również z DMM, nie wiem, nie widziałem, ale prawdopodobnie takie mogą występować. Kolejna funkcja FFT, można powiedzieć, że jest to taki bardzo prosty analizator widma, który mamy już wbudowany w oscyloskop, ale oczywiście nie może się równać z prawdziwym analizatorem widma, który działa zupełnie inaczej. Praktycznie działa tak jak odbiornik radiowy, cyfrowy odbiornik radiowy. Myślę, że chyba każdy oscyloskop dostępny dzisiaj oferuje analizę widma poprzez FFT i brak tej funkcji to znaczy, że to jest bardzo niskiej klasy urządzenie. Niemniej jednak to nie jest prawdziwy analizator widma, powiedzmy sobie szczerze. To jest tylko efekt pewnych działań matematycznych, które mają na celu uzyskanie pewnej informacji natomiast składowych w samym widmie sygnału. Natomiast porządny analizator widma działa trochę inaczej. I jeżeli udałoby nam się zrobić oscyloskop, który będzie miał wystarczająco dobre parametry, wtedy możemy pomyśleć o tym, żeby dodać generator śledzący, dodać obwód mieszacza i na tej podstawie mielibyśmy możliwość zbudowania też analizatora widma jako kolejnego kroku w rozszerzaniu funkcji tego oscyloskopu, który próbujemy zaprojektować tutaj na forum. W temacie dotyczącym właśnie projektowania tego elektrodowego DSO umieściłeś ankietę. Ankieta zebrała już odpowiednią liczbę głosów. Jakie trendy pojawiają się w ankiecie co do wymagań takiego DSO? Wyniki ankiety są całkiem obiecujące. Ankietę zdecydowałem się umieścić na zewnętrznym serwerze, ankietę anonimową, ponieważ w temacie dało się zauważyć może nie tyle rozbieżności, co pewną niechęć
uczestników dyskusji do podawania, do deklarowania pewnych wymagań, pewnych parametrów i z tego powodu ankieta anonimowa. Wyniki ankiety pokazują, że największe jest zainteresowanie oscyloskopem, który będzie miał 2 lub 4 kanały pomiarowe. Całkiem zrozumiałe, ponieważ dostępne w tej chwili urządzenia, te najtańsze, mają tylko 1 kanał pomiarowy. 3 kanały pomiarowe mogą być interesujące dla osób pracujących przy urządzeniach sieciowych. Niemniej jednak, mając ten 1 kanał dodatkowy, naprawdę nie stanowi to wielkiej różnicy, jeżeli chodzi o koszt, a daje też większe możliwości. I na tej podstawie wstępnie w specyfikacji przyjmujemy urządzenie, które będzie miało 2 kanały z opcją rozszerzenia o kolejne 2, być może też więcej. Oprócz kanałów pomiarowych padło też pytanie o to, jakie jest maksymalne napięcie wejściowe, jak to widzą użytkownicy czy potencjalni użytkownicy. I wychodzi na to, że 40 V, inaczej napięcia wejściowe do 40 V międzyszczytowe w zupełności już wystarczają. Kilka głosów było, 14% odpowiedzi, że potrzeba więcej i to zostawiam już na konto osób, które będą chciały zaprojektować inne moduły zdolne do przenoszenia czy do pracy przy wyższych napięciach. Sama idea budowy modułowej polega na tym, że możemy moduły wymieniać. Co do zakresów pomiarowych, tutaj mamy bardzo duże rozbieżności. Od 1 mV do 50 V na działka, ale są też propozycje typu 2 do 4 zakresów pomiarowych. I, no i w tej sytuacji ile możemy przyjąć? No 1 V na działka. Co do ilości zakresów pomiarowych, jeżeli jest ich niewiele, wtedy musimy zdecydować się na jakieś kilka sensownych wartości. Gratikula zazwyczaj ma 10 jednostek, 5 w górę, 5 w dół. Jeżeli chcemy obrazować napięcia na poziomie 40 V, może nawet 50 V, peak to peak, w tym momencie 10 V na działkę wydaje się maksymalnym zakresem pomiarowym. W dół możemy skalować to, ale tutaj ograniczeniem będzie poziom szumów. W zależności od tego, jak dobry będzie stopień wejściowy, możemy uzyskać 5 mV na działkę, może nawet mniej, ale to będzie wymagało znacznie więcej pracy, znacznie więcej uwagi i lepszych komponentów, aby zapewnić tak niski poziom szumów. Więc wstępnie przyjmujemy, że tych zakresów będzie około 8. Jest to też wartość dość wygodna ze względu na sterowanie. I dochodzimy w ankiecie do bardzo interesującego pytania typu maksymalna częstość próbkowania. W początkowych dniach ankiety większość odpowiedzi mieściła się w obszarze 50-100 MHz. W ostatnim czasie mamy coraz więcej odpowiedzi na wymagania dotyczące próbkowania z częstotliwością 200 MHz. Nie wiem, czy będziemy w stanie spełnić takie wymagania. Na razie pozostajemy przy specyfikacji mówiącej o częstotliwości próbkowania 100 MHz. 100 MHz jest to dość dużo również. Tak, to nadal jest dużo. To wcale nie jest trywialne zadanie, ponieważ to oznacza, że mamy kolejną próbkę co 10 nanosekund i układ rejestratora co 10 sekund musi zaadresować pamięć, pobrać dane z przetwornika i zapisać je do pamięci, powtórzyć cały proces i musi to robić stabilnie. Czyli jitter nie może być większy niż 100 pikosekund. W zasadzie 50 pikosekund jest przyjęte w tej sytuacji jako taki górny limit i to nadal jest, uważam, spore wyzwanie konstrukcyjne, aby zbudować układ zdolny pracować z taką częstotliwością w całym zakresie temperaturowym i w całym zakresie adresowania pamięci. Tak, aby moment na przykład zakończenia rejestracji czy moment przewinięcia adresu pamięci nie wpływał na kolejny okres rejestracji. Czyli taka maszyna stanów, taka, która działa cały czas i nie działają, nie wpływają na jej działanie zewnętrzne jakieś sygnały działania użytkownika. Tak, to jest ten reżim czasowy, o którym wspominałem już wcześniej w rozmowie.
No i kolejne pytanie dotyczyło pasma przenoszenia i tutaj mam wrażenie było spore niezrozumienie, a przynajmniej przez kilku użytkowników. I jeżeli mamy odpowiedź pasmo przenoszenia minus 3 dB w megahercach i odpowiedź jest minus 3, no jest chyba gdzieś jakiś błąd. Podobnie jeżeli to jest 1 miliard, nie jesteśmy dzisiaj w stanie zaprojektować układu o paśmie przenoszenia liczonym w terahercach i myślę, że zrezygnujemy z tak ambitnych celów. Pasmo przenoszenia na poziomie 100 MHz, 16 odpowiedzi mamy dzisiaj, bardzo wymagające. Przy częstotliwości próbkowania 100 MHz nie bardzo też jest sens techniczny, aby realizować coś takiego, ponieważ tak na dobrą sprawę przy 50 MHz musimy już ograniczyć wzmocnienie w taki sposób, aby częstotliwości powyżej 50 MHz nie wchodziły na wejście przetwornika, ponieważ będą nam się pojawiały zakłócenia, będziemy mieć lustrzane częstotliwości. Przyjmując 20 dB na oktawę i sprawność czy efektywność przetwornika na poziomie na przykład 50 dB, mówi to o tym, że przynajmniej dwie oktawy niżej musimy już odcinać pasmo przenoszenia. Czyli dla 100 MHz mamy 50 MHz i minus 50 dB, czyli dla około 10 MHz mamy pasmo minus 3 dB. To zwykła matematyka. Kolejne pytanie dotyczyło rozdzielczości przetwornika. I tutaj jest w miarę klarownie. 67,3% odpowiedzi to przetwornik 8-bitowy. Kilka osób zdecydowało się wskazać na przetwornik 10-bitowy, jeszcze mniej 5 osób na przetwornik 12-bitowy. Ale są też osoby, które proponują więcej bitów, na przykład audio ADC. I być może jest to interesująca kwestia. Być może będą osoby zainteresowane tym, aby sam przetwornik ADC działał wolniej, ale oferował większą dokładność, być może niekoniecznie w celu wizualizacji przebiegu, ale w celu jego rejestracji, ponieważ rejestracja ma być jedną z funkcji tego oscyloskopu, rejestracja długoterminowa. Co do wielkości pamięci na próbki, też mamy interesujące wyniki. Wiele osób proponuje 1 lub 2 MB na kanał, przy czym wiele, znaczy mniej więcej po 6-7 osób na 38 odpowiedzi, więc jest to prawie połowa. Co się wiąże z tak dużą pamięcią? Jest to zdecydowanie komfortowa sytuacja, ponieważ możemy zarejestrować dość długi fragment przebiegu do tej pamięci, która jest podstawową tylko i wyłącznie na próbki w tym krótkim okresie, ale to również oznacza, że czas odświeżania takiej pamięci będzie dość duży. To również oznacza, że koszt tej pamięci będzie trochę większy. Standardem dzisiaj jest podstawowa pamięć na poziomie 64 KB. To wynika m.in. z adresowania 8- czy 16-bitowego i ewentualne rozszerzenie tej pamięci. Myślę, że tutaj będzie duże pole do negocjacji i będziemy intensywnie pracować nad tym, żeby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące dla wszystkich. Nie chciałbym jednak, aby powstało tutaj 20 różnych modułów. Co do preferowanego napięcia zasilania, mamy bezsprzeczny prymat napięć typu 12 V. 12-24 też jest mile widziane oraz 5 V. Jakie napięcie wymagalibyśmy w samym układzie oscyloskopu? Takie pojedyncze napięcie, które zapewni wszystkie funkcjonalności. Czy to mogłoby być 5 V już wewnątrz oscyloskopu, nie z zewnątrz napięcie zasilające? Schemat blokowy, nad którym aktualnie pracuję, pokazuje, że nie ma jednego napięcia. AFE potrzebuje innych napięć z uwagi na przewidywane napięcia wejściowe oraz zachowanie układów analogowych. I kwestia, czy plus minus 5 wystarczy, czy może jednak będziemy się skłaniać ku wyższym napięciom, na przykład plus minus 15 V. Czyli nie unikniemy budowy tego wewnętrznego DC-DC, które dostosuje nam nasze wszystkie napięcia i tylko zastanawiamy się nad tym wejściowym pojedynczym.
Nie ma takiej możliwości z kilku powodów. Pierwszy to taki, że część analogowa i część cyfrowa muszą być od siebie odseparowane. Nie chcemy, aby zakłócenia z części cyfrowej przechodziły na sygnał analogowy. Byłoby bardzo nieprzyjemnie oglądać na przykład sygnał zegara procesora nałożony bezpośrednio na mierzony sygnał. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że aktualnie układy cyfrowe pracują przy napięciach rzędu 1,8 lub 3,3 V. Czasem też 1,2 V. To jest zdecydowanie za mało dla układów analogowych. Inna jeszcze konieczność wynika z poziomu sygnałów na przykład dla interfejsów komunikacyjnych. Jeżeli chcemy używać USB, potrzebujemy 5 V oraz napięcie 3,3. Może być wymagane na przykład bezpośrednio dla interfejsu. Ale jeżeli będziemy chcieli użyć innej komunikacji, na przykład przez port szeregowy, może być potrzebne napięcie plus minus 12 V. Czyli okazuje się, że część zasilacza, w zasadzie zasilacz, staje się istotną i dość złożoną częścią projektu DSO. Tak, zasilacz jest tutaj bardzo istotny, ponieważ to od zasilacza zależy, jak uda nam się odseparować część cyfrową od części analogowej w sensie przenikania zakłóceń na przykład. To ze względu na specyfikę układów analogowych potrzebujemy innych napięć, a układy cyfrowe rządzą się swoimi prawami. I układy analogowe niezbyt chętnie pracują przy niskich napięciach rzędu 1,2, 1,8 czy 3,3 V. Natomiast układy cyfrowe, no dzisiaj trudno znaleźć takie, które są w miarę przyjazne dla napięć rzędu plus minus 5, plus minus 15 V. Zasilacz oprócz tego, że musi współpracować z zewnętrznymi źródłami prądu, współpracuje też z akumulatorem. Akumulator jest opcjonalny, ale jest. To od użytkownika będzie zależało, czy go zainstaluje, czy nie i ile tych akumulatorów będzie. Może to być pojedyncze ogniwo, może to być zestaw dwóch ogniw. Napięcie w tej chwili też nie jest określone. Jeżeli to będzie akumulator litowo-jonowy, będzie inna sytuacja niż wtedy, kiedy mamy akumulator niklowo-wodorkowy. Jeszcze jeżeli chodzi o dystrybucję napięć zasilania, na schemacie blokowym, nad którym pracuję, będzie to wstępnie pokazane, że zasilacz musi dostarczyć trochę inne napięcia do AFE, musi dostarczyć inny zakres napięć dla przetwornika analogowo-cyfrowego, rejestrator, procesor, te wszystkie układy, podobnie jak wyświetlacz czy moduły komunikacyjne będą miały swoje zasilanie. Mam nadzieję, że część z tego uda się połączyć. Niemniej jednak na złączu każdego z modułu musimy zapewnić zasilanie o odpowiednich parametrach, czyli napięcie, wydajność prądowa, poziom zakłóceń. Jeżeli chodzi o wbudowany zasilacz, ponieważ były też takie propozycje, tutaj większość wyników ankiety, czy większość od głosujących zdecydowanie powiedziała, że nie chce takiego zasilacza i jest to zrozumiałe, ponieważ wbudowany zasilacz sieciowy to jest spory koszt i to jest też kwestia bezpieczeństwa. Jeżeli urządzenie możemy zasilać z akumulatora lub z jakiegoś powerbanka na przykład, wtedy mamy zupełnie inny rodzaj urządzenia. Ono jest z definicji odseparowane galwanicznie od reszty świata. Co do wbudowanego akumulatora, w tej chwili walka trwa. Zdecydowanej przewagi nie ma. Natomiast nadal większość głosów, 56%, jest za tym, żeby akumulator jednak był. Wbudowany wyświetlacz, pomimo głosów mówiących o tym, że nie trzeba żadnego wyświetlacza i najlepiej niech to będzie urządzenie podłączone do komputera czy do telefonu, to jednak widać, że 72% użytkowników czy uczestników ankiety opowiada się za tym, żeby jednak wyświetlacz był. I no to jestem też jednym z uczestników takiej ankiety właśnie w tym zakresie. Bo fajnie jest mieć dostęp do tego urządzenia przez tablet, przez smartfon, ale dobrze, żeby też było na autonomiczne. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wyświetlacz był dołączanym modułem. Jeżeli go nie chcemy, nie instalujemy. Wielkość wyświetlacza wstępnie proponowana to jest między 5 a 7 cali. Myślę, że to całkiem dobrze koresponduje też z tym, co można znaleźć w powszechnym sprzęcie. W powszechnie stosowanych DSO. Nie mówimy tutaj o tych najtańszych, które mają wyświetlacze na poziomie 2,4 czy 3 cale. Tam praktycznie nic nie widać.
5-7 cali wydaje się być całkiem w porządku, jeżeli chodzi o wielkość ekranu. Poza tym taki wyświetlacz może mieć już panel dotykowy, który może dodatkowo ułatwić korzystanie z urządzenia bez budowania osobnego mechanicznego panelu sterującego. Też może obniżać koszt, bo nie robimy kolejnych manipulatorów, enkoderów i też upraszcza interfejs. Tak, dokładnie. W tej chwili nie jest problemem, aby kupić wyświetlacz 5-calowy z panelem dotykowym za około $20. Więc to nie wydaje mi się wygórowanym kosztem, jeżeli możemy zredukować znacząco wielkość urządzenia w ten sposób i zmniejszyć też koszty związane z przygotowaniem części mechanicznych. Ale to jest kwestia opracowania właściwego interfejsu użytkownika. Wygodnego, ergonomicznego. Każdy, kto przyzwyczaił się do pokręteł, do enkoderów, do przycisków i w pewnym momencie wsiada do nowego samochodu, w którym wszystko steruje się z ekranu, jak w tablecie, no, szczególnie podczas jazdy często mamy mieszane uczucia. Potrzebujemy znacznie więcej operacji wykonać niż do tej pory. Jeśli chodzi o taki stacjonarny oscyloskop, myślę, że gałki są ok. To rzeczywiście może być dobre rozwiązanie, tak jak w jakichś odbiornikach radiowych i różnych generatorach to się przydaje. Natomiast przy opcji przenośnej, jeżeli to miałoby spowodować, że urządzenie będzie mniejsze, wygodniejsze, lżejsze i autonomiczne, myślę, że dałbym radę z takim dotykowym i nie tęskniłbym za tymi gałkami, przyciskami. Tak, jeżeli popatrzymy na aktualnie dostępne urządzenia przenośne, tam są na przykład przyciski do sterowania kursorem góra-dół. Jeżeli zamiast tych przycisków ja mogę wskazać miejsce, gdzie jest kursor i ewentualnie skorygować jego pozycję za pomocą wirtualnych przycisków, myślę, że jest to krok do przodu. A co do kosztów właśnie? Wyniki ankiety pokazują, że 1/3 użytkowników czy uczestników ankiety akceptuje koszt między 400 a 600 zł. I mniej więcej porówno. 25% mamy chętnych czy deklarujących koszt 600-1000 zł i 23% 200-400 zł. Myślę, że jeżeli wersję mini udałoby się zrobić zamknąć w kwocie około 400 zł docelowo, będzie to interesująca propozycja. Wersja czterokanałowa z dodatkowymi opcjami może kosztować 600 zł. 1000 zł, tak, to wydaje mi się bardziej realny koszt dla wersji beta, może dla prototypu. Natomiast wersja alfa, trzeba to sobie powiedzieć uczciwie, będzie kosztowała znacznie więcej. I na początek, jeżeli zmieścimy się w kwocie 1500 zł, to będzie bardzo dobry wynik, ale to takie są koszty właśnie opracowania nowych konstrukcji. Jeżeli to będzie 5 razy więcej niż docelowa kwota, ja osobiście uznam to za sukces, za bardzo dobry wynik, jeżeli tylko uzyskamy założoną funkcjonalność. Później po wersji alfa kolejne będą miały na celu nie tylko poprawę błędów, ale również optymalizację konstrukcji pod kątem kosztów. I finalnie jest realne, żeby zejść do poziomu około 600 zł, 800 zł za czterokanałowe urządzenia. Pojawiły się też dodatkowe propozycje i jedną z pierwszych od początku poruszanych w temacie była rejestracja długoterminowa z możliwością zapisu wyników na kartę pamięci lub na pendrive'a. Myślę, że jest to do zrealizowania i będzie to na pewno stale wpisane w specyfikację. Izolacja kanałów to jest coś, co nie cieszy się dużym zainteresowaniem, niemniej jednak może zostać zaimplementowane. Jest kilka sposobów, aby to zrealizować, ale myślę, że przełożymy to na dalsze etapy. Na początkowym etapie nie będziemy się na tym skupiać. To chyba jest też czynnik kosztotwórczy. Zauważyłem, że takie sondy, które są izolowane, no są znacząco droższe od zwykłych. Tak, zwykła sonda kosztuje, dajmy na to, 100 zł, a sonda izolowana kosztuje 1000 zł. Patrząc teraz na samo urządzenie, jeżeli mamy wbudować tę samą funkcjonalność w urządzenie,
musimy się liczyć z tym, że każdy kanał będzie 1000 zł droższy. Czy są na rynku oscyloskopy z izolowanymi kanałami? Nie wiem. Tak przyznam, do tej pory nie znalazłem, ale być może istnieją, może nie szukałem wystarczająco dobrze. Zwykle są sondy i tak myślę, że to jest dla dostawcy takiego sprzętu dobre rozwiązanie, bo daje coś bardziej uniwersalnego, jak ktoś chce izolację, taką sondę dokupuje. Tak, co tu jeszcze mamy? Propozycja dodania analizatora stanów logicznych, czyli z DSO robimy MSO, być może w przyszłości, teraz jeszcze nie. I podstawa czasu od 1 nanosekundy. Podstawa czasu od 1 nanosekundy oznacza, że musimy mieć możliwość rejestracji z prędkością przynajmniej 10 GHz, 10 gigasampli na sekundę. Myślę, że to nie w tym projekcie. Tak, to również myślę, że wykracza znacząco poza taki startowy projekt. To znacząco by nam skomplikowało wiele, wiele aspektów projektowych. Przede wszystkim nie mamy odpowiednich zasobów do realizacji projektów w takiej skali. Ja zauważyłem, że prowadzisz ten temat. Widzę takie podejście projektowe u ciebie. Czy tutaj możemy powiedzieć o jakiejś metodyce zarządzania projektami, którą stosujesz, czy po prostu z doświadczenia już po wielu, wielu projektach jest to dla ciebie naturalne w ten sposób prowadzenie tematu takiego projektu? W pewnym sensie jest to dla mnie naturalne i wynika to z tego, co robię w pracy. Aczkolwiek nie jestem odpowiedzialny za prowadzenie projektów, jestem raczej odpowiedzialny za stronę techniczną urządzeń, odpowiadam za ich poziom techniczny, za jakość dokumentacji, za realizację założeń przede wszystkim samych urządzeń i później ich weryfikacją, walidacją. A tutaj w tym projekcie staram się pokazać pewną metodykę, która ma na celu opracowanie urządzenia w oparciu o założoną specyfikację, czyli każda decyzja projektowa powinna być przemyślana i powinniśmy wiedzieć, jakie konsekwencje ze sobą niesie. Na samym początku tego tematu pojawiło się mnóstwo propozycji dotyczących konkretnych rozwiązań sprzętowych. To trzeba zrobić tak, a to trzeba zrobić tak. I pokazało to wyraźnie, że jest jakieś takie pragnienie do rozwiązania problemu, który jeszcze nie istnieje, bo jeszcze nie wiemy, czy rzeczywiście potrzebujemy czegoś takiego, ale już chcemy się zafiksować, chcemy ustalić, że na tym sprzęcie będziemy pracować. Wiele razy w różnych tematach na forum pojawiają się kwestie dotyczące niewłaściwego doboru sprzętu do zadania, a mimo to nadal te błędy są powtarzane. I w tym projekcie chciałbym tego uniknąć. Chciałbym, abyśmy wszyscy mieli świadomość tego, dlaczego wybieramy takie, a nie inne rozwiązania. Dlatego nie mówię, że weźmiemy LPC, nie mówię, że weźmiemy STM32, nie mówię, że weźmiemy Xilinxa, Spartana 6 czy inną alterę, tylko staram się najpierw określić, co jest potrzebne, jakie wymagania ma spełnić urządzenie, a następnie dopiero będziemy się zastanawiać nad tym, jakie funkcje spełniają poszczególne bloki, typu zasilacz, typu AFE, typu rejestrator. Mając dopiero ten zestaw informacji, możemy się zastanowić nad tym, jakie rozwiązanie sprzętowe będzie najlepsze do realizacji tej funkcji. I dopiero wtedy możemy wybierać układy. Układy, które będziemy odpowiednio analizować pod kątem parametrów, pod kątem kosztów, pod kątem możliwości, jakie dają. I w ten sposób mamy szansę zaprojektować urządzenie, które będzie miało w sobie pewien potencjał, a dokumentacja będzie odpowiadała na pytania nie tylko jak, ale też dlaczego. Nieco przeciągnęliśmy czas, zakładany czas tego podcastu. Ja dowiedziałem się wiele interesujących rzeczy. Tutaj zapraszamy do zaglądnięcia i udziału w temacie dotyczącego DSO, jak również zapraszamy do tematu dotyczącego tego podcastu. Napiszcie, co myślicie o tym podcaście. Jest to pierwszy odcinek podcastu. Jakie macie doświadczenia z DSO? Jakie macie pytania? Może zauważyliście jakieś błędy w naszych wypowiedziach? Marku, ja dziękuję za udział w podcaście. Życzę praktycznej realizacji projektowanego DSO. Również postaram się na tyle, na ile będę potrafił, wziąć udział w rozwoju tego projektu. Dziękuję bardzo i zapraszam do udziału w projekcie. Projekt będzie kontynuowany i w następnych tygodniach, mam nadzieję, zrobimy kolejny krok, czyli ze schematu blokowego dojdziemy do wyboru poszczególnych komponentów. Super. Dziękuję. Dzięki za wysłuchanie podcastu. Do usłyszenia. Cześć.